Ale pięknie to wygląda. Opał na zimę mamy. Tu się udało rozpiąć. To niech będzie tam, będziemy wiedzieli, że, ta, że to tak ten. Się chodzi. No ale to jest podnoszone, po prawej stronie był kawał. Aby majster Tomego powiedział parę słów, co tu robi. Co ja tu robię? Takie coś robimy. Poprzedni majster zrobił coś takiego. I następne majstry nie mogli tego odkręcić. A czyż dlaczego? A trzeba to odkręcić dlatego, że wąż jest do wymiany. Tamten, tak? Nie, już jest zdemontowany. A już jest zdemontowany? I on przychodzi. Tu! A i jak cewki jest to... tak zawinięty w tę stronę. I tu jest przykręcony. I te wszystkie cewki jak to przykrywały, to ktoś niestety nie mógł się do tego węża dostać. No i taka... No, pierwsze były problemy. Odpięciem w ogóle łyżki, nie? Tak, bo jeszcze jest problem elektryczny na maszynie, ale to już będzie rozkminiał ktoś inny. My zrobili. Te chłopaki pozamieniali po prostu ten zasilania, tak? Hydrauliczne, żeby rozpiąć szybko złącze. Bo no ten układ, który był. Bo ten układ, który był za to odpowiedzialny, był niesprawny elektrycznie. Trzeba było się zapiąć na inny, sprawny. No i dobrze. No widzisz, tak. Ja by nie mogła troszeczkę wystawać. O jeden, ale jest lepiej, jak było. Śrubki takie znajdziesz? Trzeba będzie? Trzeba będzie kupić. Są te ile? 12,9. 10,9 też do rady. Da radę, pewnie, że tak. Skubaniutki musiał się mścić, to? No i elegancko. Dobra. No ale jak? No wygrał. Ale to trzeba mieć rurki, trzeba mieć końcówki, pierścienie zacinające, to wszystko trzeba mieć. Nie mamy? Nie. Bo oni by chcieli takie coś wyciągnąć, że na następny raz jak pęknie, żeby nie było takiej sytuacji. Tylko sobie wymienili, nie? Wcześniej i tyle. No ale wiesz, jeżeli zawory idzie ładnie odkręcić, śrubki są sprawne, no to nie jest też jakiś wielki problem się do tego dostać, nie? No to był problem, bo nie szło tego odkręcić, nie? Bo była urwana ta, urwany imbus w łeb... Dobrze, dobrze, nie było tematu. Co, jakby chcieli maszynę postawić na parę dni, no to można do tego podejść, nie? Ale to... Ale ja ci tylko powiedziałem. No. Nie, no bo już Seba mówił o tym. No tam sobie klient wymyślił, żeby... Zamiast tam niektórych węży zrobić mu to na rurkach, to wszystko by się dało, no ale to trzeba się do tego przygotować. Maszyna jakby tam tu zjechała zupełnie awaryjnie, a my co innego mieliśmy poplanowane, więc to już się temat automatycznie, tak widzicie, zaraz się rozszerzy na ileś tam czasu. No i by musiał się tam gdzieś po prostu. Zrobimy tak, było poprzednio. Jak będą mu się problemy powtarzały tam z przycięciem tego węża czy coś, to wtedy się przyjedzie, określi jak on to chce i zamówi się odpowiedni towar i wtedy można to na rurkach zrobić. No a ja lecę z montażem. Płosiek od Manitu. No i tak już na koniec dnia. Komatsu pojechało, zrobione. Niby się wydawał prosty temat, a pół dnia na tym zeszło. Hydrostat od tamtej dojechał i będzie prawdopodobnie jutro już rozbierany, weryfikowany. To będziemy coś więcej wiedzieć. Przyjechało coś takiego. Jutro będziemy próbować to diagnozować. Jest to Massey Ferguson na Perkinsie, na hydraulice Sauera. Tu jest problem z mocą jazdy. Niby układ jazdy był cały w profesjonalnej firmie sprawdzony. Więc wiecie, teraz grzebać ten drugi raz trochę bez sensu, skoro ktoś to sprawdzał i potwierdza, że jest to sprawne, dobre. No ale generalnie zaczniemy na pewno od sprawdzenia ciśnienia w układzie jazdy na zimnym oleju i na ciepłym, jak się dobrze zachowywało, bo raz, że wchodzi w tryb awaryjny, nie pracuje tak, jak pracować powinien, to po pierwsze, a po drugie jeszcze do kompletu jest to, że jest słaby, no, generalnie jest słaby. Jak to się mówi, kołami nie grzebnie. No i problemem drugim jest hydraulika. Jak się nagrzeje maszyna, to po prostu odcina joystick przestaje sterować wszystkie funkcje i nie chce to działać.
jak widać jest trochę tu już na rozkręcanych rzeczy. Tu brakuje dekielka. Tu dekielek jest odchylony, odkręcony, bo był tu demontowany i montowany czujnik prędkości jazdy. Tutaj dalej znowu nie ma dekielka. Tu jest silnik jazdy Sauer, tak jak widać. Tu się leje oliwa z siłowników obydwóch. No i tu sobie siedzi cały rozdzielacz. Tu sobie siedzi cały rozdzielacz. Jak widać, cały jest Sauerowski sterowany elektrycznie. I go po prostu odcina, jak złapie to wszystko temperatury. No, to żeśmy trochę tym gazowali, jest jeszcze to widać wygrzane. No i będziemy szukać problemu, czemu tak, czemu odcina. Czemu odcina, że joystick przestaje zupełnie działać. No ciekawa maszynka, wam powiem. Na tyle maszynę, którą mamy rozebraną na warsztacie. Część rzeczy przyszła, ale nie wszystkie. Właśnie widziałem, że przyszła dzisiaj informacja z DHL-a, że jutro będzie dostawa pozostałych części. Mam nadzieję, że już będzie wtedy wszystko i będzie można do niej wrócić z pracami i ciągnąć to dalej. Także do zobaczenia przy następnych robótkach.